daję panu taką możliwość, aby ten wniosek pan zgłosił. Jeżeli nie, nie będę dopuszczał wniosków, które mają na celu uniemożliwienie prowadzenia obrad. Bardzo proszę. Panie marszałku, pani premier, szanowni państwo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym złożyć wniosek o przerwę w tym punkcie, zwołanie Konwentu Seniorów i zaproszeniu pana ministra Adamczyka na ten konwent. W sposób ewidentny pan minister niestety, i mówię to z wielkim ubolewaniem, bo to świadczy niestety o ignorancji pana ministra, mijał się z prawdą. Jeśli pan minister twierdzi, że w Polsce budowało się najdrożej autostrady w całej Europie, to pragnę tylko przypomnieć, na stronach generalnej... Proszę o wniosek formalny. Pan, tak już formułuję. Na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie ma pan tam Jacka Kurskiego, więc jeszcze pewnie nie wymazaliście tego, ale to jest fakt. Jest zestawienie, po ile w Europie się buduje za jeden kilometr autostrady. Polska jest dokładnie... Panie pośle, informuję pana, że nie jest to wniosek formalny. Proszę sformułować wniosek formalny, albo biorę panu... Panie marszałku, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wniosek o przerwę. Więc prosiłbym, aby... W związku z powyższym, panie pośle, że ten wniosek był przegłosowany. Dziękuję panu uprzejmie, proszę opuścić mównicę. Ale to ten wniosek nie był przegłosowany. Bardzo panu posłowi dziękuję. Proszę opuścić mównicę. Nie jest to wniosek formalny. I bardzo proszę, abyśmy przeszli do realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Dziękuję panu uprzejmie, panie pośle. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dziękuję panu uprzejmie.